Maria Józefowska-Jurga, prezes Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Gliwicach. Rocznie z naszej pomocy żywnościowej korzysta około 260 tysięcy osób. Kalkulujemy rodzinę jako czteroosobową, to 60 tysięcy rodzin otrzymuje pomoc żywnościową. My działamy na terenie całej Polski, ale biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i potrzeby województwa zachodniopomorskiego, to przede wszystkim skupiamy się na terenie województwa zachodniopomorskiego, a już w ogóle szczególnie w powiaty, które są najbardziej potrzebujące. Znaczy, trafiają towary żywnościowe, które otrzymujemy. Jest to około do 70 kg może otrzymać każda rodzina pomocy żywnościowej i są to podstawowe artykuły żywnościowe, oleje, mąki, artykuły mleczne, artykuły mięsne, po prostu to, co otrzymujemy, ale pakiet jest bardzo, bardzo ogromny i uważam, że te podstawowe artykuły w bardzo dużym procencie zabezpieczają pomoc w rodzinach potrzebujących. Więc w tym roku zostały zaostrzone przepisy sanitarne i hurtownie mogą nam nie wydawać artykułów żywnościowych nietrwałych, jeżeli nie podjedziemy odpowiednim samochodem chłodnią. No i tutaj powstał właśnie problem, że nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem non-profit i problem nas troszeczkę finansowy przerósł i stąd prośba nasza była do instytucji samorządowych z nami współpracujących od wielu lat. I z wiceprezesem, panem Andrzejem Leśniewiczem, objechaliśmy powiaty, gminy i miasta nas otaczające i udało nam się zebrać kwotę, aby zakupić samochód Mercedes Sprinter z chłodnią. Również do kwoty zakupu samochodu dołożyła się Federacja Polskich Banków Żywności, ponieważ jesteśmy bankiem, który bardzo duże ilości rozprowadza, bo my działamy od 14 lat i przez te 14 lat zebraliśmy 37 tysięcy ton o wartości 105 milionów złotych.